Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym zajmiemy się instalacją i tworzeniem portfela Metamask, który jest jednym z najpopularniejszych portfeli wykorzystywanym do kryptowalut. Aby pobrać ten portfel, musimy wejść na stronę metamask.io bardzo ważne jest, abyście korzystali z oficjalnych i sprawdzonych linków, jeżeli chodzi o portfel, o stronę Metamask, i starajcie się unikać wyszukiwania tej frazy w różnego rodzaju przeglądarkach, dlatego, że istnieje ryzyko, że zostaniecie przekierowani na strony pishingowe. Po wejściu na stronę metamask.io wciskamy w prawym górnym rogu przycisk Download i mamy możliwość wybrania urządzenia, na które chcemy portfel Metamask zainstalować. Na potrzeby tego filmu ja korzystam z przeglądarki Brave Wy natomiast możecie również korzystać z innej przeglądarki na przykład Chrome Jak widzicie Metamask może być instalowany również na innych przeglądarkach Opera Edge czy Firefox także w zasadzie większość z tych najpopularniejszych jest wspierana Wybieramy opcję Install Metamask I zostajemy przeniesieni do miejsca gdzie możemy Zainstalować rozszerzenie Po wciśnięciu przycisku dodaj do przeglądarki Dodajemy rozszerzenie i po kilku chwilach wyskakuje nam nowe okno, w którym rozpoczynamy tworzenie portfela Metamask. Oczywiście w pierwszej kolejności należy zapoznać się z całym regulaminem. Dzięki wbudowanym przeglądarkowym tłumaczom ta sprawa na pewno pójdzie Wam zdecydowanie łatwiej. Po przeczytaniu zatwierdzamy i dajemy opcję Create New Wallet. W tym przypadku wciskamy potwierdzenie oraz tworzymy hasło. Pamiętajcie, aby to hasło było jak najbardziej skomplikowane. Najlepiej, aby Składało się zarówno ze znaków specjalnych, z cyfr oraz z liter dużych oraz małych. Im trudniejsze hasło, tym lepiej. Niestety jednak trzeba pamiętać, że stuprocentowo również nas ono nie chroni. Po wymyśleniu hasła i dwukrotnym jego wpisaniu zatwierdzamy to okienko, które świadczy o tym, że zdajemy sobie sprawę, że Metamask oczywiście nigdy nie będzie chciał uzyskać ode mnie tego hasła. Natomiast, jeżeli kiedykolwiek w swojej działalności dotyczącej kryptowalut spotka Was sytuacja, w której niby to przedstawiciel MetaMaska żąda od Was podania hasła, będziecie wiedzieć, że na 100% jest to skamer. Wciskamy Create New Wallet i wyskakuje nam komunikat, w którym jesteśmy poinformowani o konieczności zapisania frazy seed, sekretnej frazy seed, lub przeniesienia tego kroku na późniejszy termin. Ja sugeruję oczywiście zrobić to od razu. Wciskamy odpowiedni przycisk Secure my wallet. I teraz sprawa kluczowa: oczywiście, na potrzeby firmu ja wam te słowa kluczowe pokażę. Wy natomiast pod żadnym pozorem nigdy nikomu nie możecie przekazać tych słów kluczowych. Jest to 12 słów, które tak naprawdę będą potrzebne wam do odzyskania waszego konta. Jeżeli komukolwiek, kiedykolwiek przekażecie te słowa kluczowe, te 12 wyrazów. To stracicie Wasze środki, ponieważ haker czy skamer będzie miał całkowitą władzę i kontrolę nad Waszym portfelem. Jest to niezmiernie istotne, abyście te słowa kluczowe zapisali na kartce papieru, nie na komputerze, nie robili zdjęć telefonem komórkowym i nie umieszczali na jakichkolwiek dyskach przenośnych podłączonych do komputera. Oczywiście przytrzymywanie słów kluczowych na dyskach. Przenośnych w momencie ich tworzenia oraz potem trzymania offline. Jest to jeden ze środków zabezpieczenia, niemniej jednak nadal istnieje ryzyko, że jeżeli takowy dysk przenośny czy pendrive'a podczas podpinania do komputera może zostać zhakowany. Dlatego też najbezpieczniejszą rzeczą jest zapisanie tych słów na kartce papieru, najlepiej na kilku i umieszczenie w kilku miejscach. To jest rzecz kluczowa i tak naprawdę. To, w jaki sposób podejdziecie do tego zagadnienia, determinuje wysokość prawdopodobieństwa zhakowania waszego portfela w przyszłości. Musicie również mieć świadomość, że te słowa nie są nigdzie indziej zapisywane, także jeżeli stracicie te 12 słów, również utracicie dostęp do waszego portfela i tym samym środki, które się na nim znajdują. Dlatego sugeruję te słowa zapisać na kilku kartkach. Przechodzimy dalej i wpisujemy. Tutaj słowa brakujące, po to aby system sprawdził, czy faktycznie je sobie zapisaliśmy. Po wpisaniu brakujących słów, oczywiście w odpowiedniej kolejności, podświetla nam się przycisk Potwierdź. Po wciśnięciu mamy komunikat, że słowa kluczowe zostały zweryfikowane, przepisaliśmy je poprawnie. Najlepiej robić to drukowanymi literami, żebyśmy się potem mogli rozczytać. I wciskamy przycisk Got it Wciskamy dalej. Mamy tutaj instrukcję, jak możemy ikonkę naszego portfela wyciągnąć na zewnątrz w rozszerzeniach w prawym górnym rogu naszej przeglądarki. Wyskoczył nam komunikat, który umożliwia nam włączenie dodatkowych opcji. Oczywiście, jeżeli robicie to po raz pierwszy, to zachęcam z dokładnym przeczytaniem tych wszystkich rzeczy, dzięki czemu będziecie wiedzieć, do czego one służą. Najeżdżamy na prawy górny róg, jeżeli chodzi o nasze rozszerzenia. Przypinamy sobie i nasz portfel Metamask jest już zamontowany w naszej przeglądarce. Adres naszego portfela znajduje się w tym miejscu. Jest to nasz publiczny adres, który możemy skopiować i udostępniać innym osobom, innym podmiotom. Nie musimy się obawiać, że komuś go przekażemy, to coś stracimy. To jest tak, jakby adres czy numer konta bankowego, na które nam będą wpływały środki. Oczywiście, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sieci, to w tej chwili mamy dwie dostępne: sieć Ethereum oraz Linea. Jeżeli chodzi o dodawanie kolejnych sieci, tą tematykę będziemy poruszać w kolejnych materiałach na tym ekranie dodatkowo jeszcze mamy kilka ikonek, pierwsza z lewej buy and sell oczywiście umożliwia nam zakup naszych pierwszych kryptowalut opcja wyślij no tutaj nic nie trzeba tłumaczyć, możemy wysłać na inny adres, na przykład kolegi czy adres giełdy, na którą chcemy przesłać środki, natomiast ikonka swap jest to miejsce, w którym możemy dokonać zamiany jednej kryptowaluty na drugą jeżeli chodzi o drugą z prawej ikonkę, czyli ikonka bridge jest to miejsce, w którym możemy bridge Nasze tokeny, czyli przenosić je z jednej sieci na drugą. Jest to również tematyka troszkę szersza. Na pewno będziemy ją omawiać w kolejnych materiałach. Natomiast zakładka Portfolio przenosi nas do miejsca, gdzie mamy podgląd wszystkich naszych tokenów na naszym adresie. I to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Wchodzimy w nasz portfel Metamask w prawym górnym rogu w rozszerzeniu każdej przeglądarki. Klikamy na nazwę naszego konta. I wybieramy opcję Add Account. Wybieramy opcję Dodaj nowe konto. Nazywamy je po wciśnięciu przycisku Utwórz. Mamy nowe konto na tym samym Metamasku z innym adresem publicznym. Jak widzicie, nowe konto, całkiem inny adres. Pierwsze miało końcówkę 495, drugie ma 0FC. Dzięki tej czynności na waszych portfelach MetaMask możecie dodawać wiele adresów, co w przyszłości na pewno wam się przyda. Teraz zajmiemy się drugą kwestią, czyli importowaniem już istniejących kont z innych MetaMasków. Tą czynność będziemy wykonywać w sytuacji, kiedy na przykład zmieniamy komputer albo chcemy przenieść dany MetaMask do innej przeglądarki. W przyszłości będziecie również z tej opcji korzystać. Teraz pokażę jak to należy zrobić. Klikamy nazwę naszego konta, wybieramy trzy kropeczki, które są po prawej stronie i otwieramy opcję szczegóły konta. Wciskamy przycisk Show Private Key i wpisujemy hasło, którym zabezpieczony jest nasz Metamask. Po potwierdzeniu pokaże nam się panel, który musimy przycisnąć lewym przyciskiem myszy, po przyciśnięciu ukaże nam się nasz klucz prywatny. Kopiujemy sobie go, wchodzimy standardowo w nazwę naszego pierwszego konta. I dodajemy sobie konto. W tym miejscu zamiast Add New Account wybieramy drugą opcję, czyli importujemy konto. Klikamy, wklejamy klucz prywatny i importujemy. Najprostszym sposobem będzie oczywiście dodanie sieci, które są już wbudowane w portfel Metamask. Wybieramy nasze rozszerzenie. W lewym górnym rogu wybieramy opcję Dodaj sieć. I zostanie nam otwarta okno, w którym mamy podstawowe sieci, takie jak np. sieć Arbitrum, Avalanche, Gnosis, Polygon czy ZK Sync Era. Przykładowo, dodamy sobie sieć Arbitrum One, wybieramy Add Otwiera nam się specjalne okienko z danymi, możemy sobie je sprawdzić, aczkolwiek nie musimy. Dajemy Approve, i sieć jest dodana do naszego Metamaska. Możemy sobie automatycznie przeskoczyć na tą sieć. I jak widzimy, sieć już mamy dodaną. W lewym górnym rogu możemy sprawdzić. W tej chwili mamy dodane trzy sieci. Sieci do naszego portfela MetaMask możemy dodawać również ręcznie, nie tylko automatycznie. Jest to o tyle przydatne, jeżeli chcemy dodać jakąś mniej rozpowszechnioną sieć. Aby to uczynić, potrzebujemy kilka danych, między innymi identyfikator łańcucha, nazwę sieci czy adres RPC. Te i pozostałe dane znajdziemy na specjalnej stronie chainlist.org. Po wejściu na stronę podłączamy nasz portfel, klikając w prawym górnym rogu Connect Wallet. Wybieramy adres, w którym chcemy się podłączyć, dajemy dalej i następuje podłączenie naszego Metamaska. Na potrzeby tego materiału dodamy sobie sieć Polygon. Wybieramy tą sieć z listy. Jeżeli nie będziemy jej widzieć, to wpisujemy w wyszukiwarce Polygon i zostaje nam odnaleziona. Dodajemy add to Metamask. Po wyskończeniu komunikatu zostaje nam tutaj podkazanych kilka informacji. Dajemy approve i możemy z automatu przełączyć się na nowo dodaną sieć. Jeszcze sprawdzimy sobie w Metamasku, jak widzicie, na liście sieci jest ona dodana i możemy korzystać również z tego blockchaina. Jest jeszcze jeden sposób, którym można wykorzystać do tego, aby dodać sieć. Szczególnie możemy z niego skorzystać wtedy, kiedy nam się mocno śpieszy, ponieważ chcemy zakupić jakąś kryptowalutę, która znajduje się na danej sieci. Możemy skorzystać z jednego z DAPS-ów, czyli zdecentralizowanych aplikacji. Na potrzeby tego materiału wykorzystamy sobie taką giełdę Uniswap. Po wejściu na stronę app.uniswap.org, klikamy przycisk połącz. Wybieramy sobie port, którego używamy i zatwierdzamy na naszym Metamask. Po zatwierdzeniu mamy możliwość zakupienia tutaj tokenów, lecz nie to jest tematem dzisiejszego materiału. W prawym górnym rogu obok adresu naszego portfela mamy możliwość wyboru sieci, którą chcemy wykorzystać. Polygon mamy dodany, Arbitrum mamy dodane, Ethereum również. To może na potrzeby dalszej części dodajemy sobie sieć Avalanche. Klikamy Avalanche. Wyskakuje nam identyczne okienko jak w przypadku dodawania sieci na stronie Chainlist. Dajemy approve. Potwierdzamy i na naszym Metamasku mamy już dodaną sieć Avalanche. Możemy to oczywiście sprawdzić wchodząc w lewy górny róg. Jak widzicie, sieć Avalanche jest już dodana i możemy korzystać z tokenów na tej sieci.